zapraszamy Was na ulubieńców. Pierwsza będą to ulubieńcy wspólni i będą to ulubieńcy marca. Tak. Zapraszamy do oglądania. A więc pierwszym produktem jest produkt, jest to żel do kąpieli, który teraz w Rossmanie był za 5 zł z groszami. Jest to zapach mak i migdał. Te produkty Altery, jak już nieraz pokazywałyśmy i mówiłyśmy o tym, że mają świetne składy, są z upraw biologicznych. No i naprawdę ten żel bardzo przyjemnie pachnie. O, ładnie. To jest taki orzeszkiem takim. I to jest seria limitowana, więc jeżeli chciałybyście taki żel, to warto się pośpieszyć po niego. Ja się chyba pośpieszę. Dobra, mój pierwszy produkt jest to błyszczyk Diora, który nazywa się Lip Maximizer Collagen Active. Uwielbiam ten błyszczyk, mimo że był, no ja uważam, że to jest drogi błyszczyk. Jaka cena? No, by cię zabolało. No, ale mnie też bolało. Ludzie się przecież chcą wiedzieć. Nie no, nie pamiętam, ale coś 30 coś euro? Chyba około 40, nie wiem, kupowałam na lotnisku i to było bardzo, bardzo szybko, mi się spóźniło na lot. W każdym razie przepiękny kolor, bardzo, bardzo delikatny różowy, drobinki przepięknie wydobywają i powiększają usta. Bardzo ładnie, też nie robi tych takich żółtych zębów ani czegoś. Klei się? Delikatnie klei się. Trzyma się też długo, bym powiedziała, na ustach, jak na błyszczek. Wiadomo, nie 12 godzin, ale nie trzeba go poprawiać co 5 minut. Niestety małą wadą tego produktu jest to, no znaczy ja go uwielbiam, ale jak na 3-miesięczne zużycie, ja już nie mam połowy tego, więc uważam, że bardzo szybko, mało wydajny jest. To za ten pieniążek, to nie wiem, no ja za błyszczyk bym tyle nie dała, ale miałam kiedyś podobne. Ale jest naprawdę, jak ja nim się posmaruję, no to mam takie wrażenie, jakby było zaraz po powiększeniu ust. No dobra. Okej. Moim kolejnym produktem jest produkt, o którym nagrałam Wam recenzję, tutaj się pojawi link. Puder delikatny myjący, to jest tak naprawdę też Twój produkt. Tak, tak, tak. Bo ja... obydwoje bardzo lubimy ten puder. To może Ty dodaj co, bo ja wszystko powiedziałam w recenzji, co o nim myślę. Dodaj co byś na ten temat chciała. No cóż mogę Wam powiedzieć. No ja to kocham glinki, cokolwiek połączenie z glinkami już mnie zachęca. Dodatkowo, to już mówiłaś w recenzji, że właśnie nie ma tych różnych dodatkowych substancji, które trzeba później wyszukiwać i się zastanawiać, czy to zdrowe, czy niezdrowe. Tutaj niczego takiego nie macie. Cztery proste składniki. Także no fantastyczny produkt właśnie, jak mam zmęczoną skórę, no to ja bardzo, bardzo często go używam, nie tylko z rana, wieczorem też. I co jest fantastyczne właśnie, jak dostaję tych drobnych krostek, nakładam to i bardzo, naprawdę super łagodzi. Świetnie łagodzi i dodatkowo jeszcze powiem Wam, że świetnie potem się wszelkie kremy wchłaniają i make-up też super się wchłania i później dobrze trzyma. No i dostępne na stronie makemebio.com. I drugi produkt, znaczy kolejny produkt z tej firmy, nawilżający krem do skóry normalnej i wrażliwej. Mimo że ja mam suchą skórę, to ten krem się doskonale sprawdza. On jest o zapachu pomarańczowym. Bardzo ładny zapach, naturalny skład, bez siarczanów, sztucznych zapachów i tak dalej. Także tutaj ta firma naprawdę, jeśli chodzi o składy, to no, zachwyca. I co mi się podoba, że on jest bardzo lekki, ten kremik, szybko wnika w skórę, a mocno nawilża i można od razu w zasadzie przechodzić do makijażu. Nie muszę, tak jak w przypadku innych kremów, odczekiwać, aż krem się bardzo dokładnie wsiąknie i nie muszę jego warstwy później zdejmować, bo ten szybciutko, prawie do matu, aż nawet pod koniec smarowania robi się taki tępy, także to jest ten kremik. Nie wiem, czy to nie. No, to znaczy ja z Make Me Bio mam też dwa kremy, ale powiem, że moim ulubieńcem, naprawdę ulubieńcem jest ten krem do skóry z wypryskami. No, jest genialny, genialny. Właśnie ja też mam ten problem z tłuszczeniem się skóry. Ja nie mam problemu z tłuszczeniem się skóry, ale nie lubię, jak kremy zostawiają tłustą warstwę. Z tłuszczeniem się nie mam, bo ja mam cały czas... Znaczy ja mam inną skórę, czyli tłustą, taką mieszaną. Ja mam suchą. Więc, ale u mnie jest problem taki, że ja nałożę krem i nie wiem, kładę się spać, a za 10-15 minut czuję, że wszystko mi się zaczyna wałkować i w zasadzie zwykłe kremy rzadko sobie radzą. Po prostu przestałam używać kremów i myłam tą skórę olejkami, ale w końcu właśnie przez ten krem znowu wróciłam do kremu, bo jest świetny. Ale jak? Myłaś skórę olejkami, a co to ma do kremu? No nie używałam w ogóle kremów. Ty najważniejszego nie powiedziałaś.
Kolejną rzeczą są stare wałki. Ja nie wiem, czy to nie jest jeszcze babci. O Jezu, to ja pamiętam to. Te wałki, nie wiem, czy wy macie takie wałki, czy nie. To są, to nie są papiloty, no bo papilot to jest taki... Chociaż, jak to nazwać? Nie, to chyba nie jest papilot. Nie wiem, co to jest, ale robi fajne loki, nie niszczy włosów. Bardzo często właśnie ostatnio, jak chcę takie mocniejsze loki niż te na opaskę, które wam kiedyś pokazywałam, jak kręcę włosy na opaskę, tutaj będzie link, to właśnie takie mocniejsze loki uzyskuję tymi wałkami. Z 5 ich używam. Gdybyście chciały zobaczyć może tutorial, jeżeli też macie takie wałki, albo może chciałybyście mieć, to mogę coś takiego nagrać, bo jest to super łatwe. Kolejna metoda, która nie niszczy włosów, a ładnie je układa. Także te wałki naprawdę... Jeszcze mam takie mniejsze. Ja myślę, że to jest gdzieś dostępne, bo te nawet wyglądają na jakieś nowsze. Wiesz co, ja ich dawno nie widziałam, muszę trochę powiedzieć. I one mają różne grubości, takie coś. Dobra, mój kosmetyk na pewno tego miesiąca są to perfumy, które jak zobaczycie zdjęcie tutaj, próbowałam je znaleźć na polskim i w Roche. Znaczy gdzie? Za nim tu? Nie no, tutaj, na tobie. Tu. No i co, nie znalazłam tych perfum, więc nie wiem za bardzo, jak po polsku one się nazywają. W każdym razie wydaje mi się, że w tym miesiącu już będą w Polsce. Przepiękny zapach, kwiatowy. Ja powiem wam, że nigdy nie byłam fanką, nie mam dzisiaj ich na sobie, nie przywiozłam niestety. Nie lubiłam nigdy kwiatowych zapachów, wydawało mi się, że były dla mnie ciężkie i kojarzyły mi się raczej z wiekiem powyżej 50 lat, ale tym razem zwariowałam na punkcie tych perfum. Są naprawdę świeże, fajne. Także jeżeli macie ochotę na kwiatowy, wiosenny zapach, no to warto spróbować powąchać. Ja już nie mam nic. Ja też już nie mam nic. Dobra, jeżeli macie jakieś propozycje związane z tym, co chciałybyście zobaczyć w naszym wykonaniu, a możemy zdradzić, że już niedługo pokażemy wam tak... Mega na ślepo. No, także mam nadzieję, że się trochę pośmiejecie. Gdybyście miały jeszcze jakieś fajne pomysły na jakieś tagi, albo na jakieś vlogi, albo na jakiś może makijaż, albo no nie wiem, co tam wam chodzi po głowie, to śmiało piszcie w komentarzach. Buziaczki, pozdrawiamy was, pa pa! Pa!